Witajcie kochani, od dziś, jeśli Bóg pozwoli i dożyjemy, będziemy spotykać się każdego dnia w Słowie Bożym i będziemy razem czytać Ewangelię Łukasza. A dlaczego Ewangelię Łukasza? Ponieważ jest to Ewangelia drogi. Duch Święty pięknie przez Łukasza opisał drogę naśladowania Jezusa Chrystusa ze względu na to, że cała Ewangelia jest napisana tak, że Jezus idzie do Jerozolimy, aby wykonać ostateczny cel swojej misji, czyli oddać za nas swoje życie na krzyżu, by dokonać zbawienia świata. I my pójdziemy drogą uczniów Chrystusa, drogą naśladowania za naszym Mistrzem, aby razem z Nim ukrzyżować to, co w nas musi umrzeć, to, co w nas potrzebuje ukrzyżowania, by Jego zmartwychwstanie świeciło przez nasze życie i by On sam mógł wyrażać się tak, jak chce. To właśnie w Ewangelii Łukasza, w 9 rozdziale, Jezus mówi do wszystkich. Każdy, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech każdego dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. I właśnie teraz będziemy wchodzić na drogę utraty życia dla Chrystusa. Dla świata będzie to ogromnym głupstwem. Ale jeżeli ty pragniesz pójść za Chrystusem, to zapraszam cię, abyś razem ze mną podążył tą drogą, wziął Słowo Boże i otworzył się na nie. I po tym filmie nie musisz już oglądać żadnego. Ponieważ dla mnie ogromną radością i celem tworzenia wszystkich tych filmów jest to, abyś ty sam osobiście wziął Słowo Boże i zaczął z Bogiem spędzać czas, pozwalając na to, aby On sam ciebie przez to Słowo nauczył i ci siebie przedstawił i objawił. Możesz nie oglądać już żadnego filmu, tylko proszę cię, weź Biblię, zamknij drzwi swojego pokoju, zawołaj do Chrystusa ze szczerym sercem i poproś Go o to, aby On otworzył ci Słowo. I każdego dnia czytaj, każdego dnia proś Go, aby On ci je wytłumaczył. I kiedy tak będziesz wierny i wytrwały, i kiedy będziesz przychodził do Niego każdego dnia, On będzie to Słowo otwierał i w pewnej chwili zobaczysz, że nagle będzie taka eureka. Wszystko, co do tej pory poczytałeś, złoży ci się w całość, bo On otworzy twoje duchowe oczy. I w mgnieniu oka zdasz sobie sprawę, że coś się w tobie zmieniło. To nie będzie tak, że nagle zmieni się wszystko, ponieważ, tak jak powiedziałem, to jest droga. Te filmy mają na zasadzie pomóc ci wejść na tą drogę, abyś ty poszedł za Chrystusem. Nie chcę, abyście szli za mną. Ja jestem człowiekiem i nie jestem wolny od błędu. Ja też się mylę. Zresztą sami ostatnio to widzieliście, sam to ostatnio przyznałem. Nie chcę, abyście polegali na mnie. Chcę, abyście polegali tylko na Chrystusie. Abyście przyszli osobiście do Niego. I te filmy mają temu służyć. Wchodząc na drogę naśladowania Chrystusa, musisz być przygotowany na to, że to będzie proces, który będzie trwał do momentu Jego powtórnego przyjścia albo do momentu, kiedy już to ciało twoje umrze, a twój duch będzie już z Nim w niebie. Ze względu na to, że dopóki w tych ciałach chodzimy, będziemy toczyć różne boje, które zwyciężamy tylko przez poddanie się Bogu. Kiedy my decydujemy się zaprzeć, umrzeć dla siebie, zawisnąć razem na tym krzyżu z Chrystusem, aby On mógł przez nas żyć. Chrystus zaczyna działać wtedy, kiedy my już się poddajemy, kiedy my już nie chcemy wierzgać, kiedy my już nie chcemy sami walczyć, kiedy my już mówimy: Panie, ja nie daję rady, pomóż mi. On wtedy może działać, bo wtedy Mu na to pozwalamy. I właśnie chodzi o to, żeby w tej słabości ciała, to co jest martwe, egoistyczne, grzeszne, ukrzyżować z Nim
aby On mógł przez nas żyć i królować. Nosimy w sobie, pisze Paweł, nosimy w sobie umieranie Pana Jezusa, aby moc Jego zmartwychwstania objawiła się przez nasze życie. On tam jeszcze mówi to inaczej. Nosimy w swoim śmiertelnym ciele umieranie Pana Jezusa, aby moc Jego zmartwychwstania objawiła się przez nasze ciało. I to jest właśnie to, poddanie Chrystusowi. On to mówi w aspekcie prześladowań, on to mówi w aspekcie ucisków, w aspekcie trudności. Musisz wiedzieć, że Chrystus przeszedł tą drogę, którą ty chcesz iść, przed tobą. On doświadczył wszelkiego możliwego ucisku, jaki istnieje tu na ziemi. Mało tego, zniósł tak ogromny sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, że go oskarżyli, pobili i zamordowali brutalnie na drzewie krzyża. On jest pierworodnym spośród wielu braci i on został doświadczony cierpieniem, aby nam przyjść z pomocą w każdej stosownej chwili. Bóg nie prosi nas o coś, czego sam wcześniej nie przeżył przed nami. Bo On jest pierwszy, On jest pierworodny i On chce poprowadzić nas drogą naśladowania Boga. Bóg nie chce mieć przypadkowych wyznawców. On chce mieć świadomych naśladowców. I właśnie te nagrania mają na celu pomóc wam w tym, abyśmy wszyscy byli świadomymi naśladowcami Chrystusa. Abyśmy potrafili iść za Nim, potrafili cierpieć i żyć przez Niego, dla Niego i w Nim. Aby w każdej trudności i śmierci naszego ego królował Bóg, królowało Boże miłosierdzie, Chrystusowy charakter i moc Jego zmartwychwstania. I to jest zaproszenie, które w imieniu Jezusa Chrystusa kieruje do ciebie. Jezus Chrystus powołuje ciebie dzisiaj. Mówi, każdy, kto chce, pójść za mną. Więc jeżeli chcesz, to zawołaj do Niego ze szczerym sercem i zacznij Go szukać. Wyrusz za Nim drogą naśladowania i otwórz swoje serce na Jego słowo. Otwórz się na ten proces. Idź razem z Nim do Jerozolimy, by umrzeć na krzyżu i by On swoją mocą wskrzesił Twego ducha z martwych, odrodził Cię wewnętrznie, odrodził Twojego ducha i Twoje serce, aby pojęło Boże życie, pojęło Jego miłość, pojęło Jego osobę. To On jest Ewangelią. On daje Ci siebie, wytycza Ci drogę. Mówi, ja będę z Tobą przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale miejcie odwagę. Ja zwyciężyłem ten świat. Nie uciekaj. Wchodź w sam ogień. Zaufaj mi. Poddaj się. A ja sam przez Ciebie będę działał. Ja sam będę Cię wypalał i kształtował, abyś każdego dnia stawał się do mnie coraz bardziej podobny. Aby było coraz mniej Ciebie, a coraz więcej mnie. Abyśmy my wisieli na krzyżu, a żył w nas tylko Jezus Chrystus. By każdy z nas mógł powiedzieć, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Panie, jestem Tobie poddany. Wyrusz za Nim. Poddaj się Jemu. I jako wprowadzenie przeczytam wam dzisiaj fragment z Dziejów Apostolskich, w którym Paweł głosi Ewangelię, ponieważ wiele razy to mówiłem i wiele razy to jeszcze powtórzę. Musisz wiedzieć to, że Chrystus nie wziął się znikąd. On nie przyszedł tak jak Budda czy inny Mahomet, który zaczął głosić swoje nauki. Przyjście Mesjasza było przepowiedziane setki lat przed Jego pojawieniem się. Bóg zrobił wszystko ze swojej strony,
aby człowieka przygotować na swoje przyjście, aby on został rozpoznany jako Bóg wcielony. I ten Bóg, który stworzył świat, ten Bóg, który zawarł przymierze z Abrahamem, ten Bóg, który przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone, który świadczył przez proroków w psalmach, ten Bóg, ja jestem, Jahwe, narodził się tutaj na ziemi. Ucieleśnił się, przyszedł do nas w ciele, aby nas zbawić, aby objawić szczyt swojego miłosierdzia, aby oddać za nas życie na krzyżu, by dać dowód swojej miłości ku nam, wyciągnął ku nam swoją dłoń, okazując łaskę, ponieważ nas chce, ponieważ jesteśmy dla Niego ważni, ponieważ chce mieć nas wiecznie, ponieważ nigdy z nas nie zrezygnował i nas nie zostawił. Ten Bóg przyszedł na ziemię, umarł i zmartwychwstał i otworzył nam drogę do Ojca, do życia wiecznego, przez zbawienie, które jest w Jego imieniu, w Jezusie Chrystusie. I ten Bóg pociąga Cię dzisiaj, powołuje Cię dzisiaj, zaprasza Cię dzisiaj do tego, abyś za Nim poszedł i wszedł na tą wąską drogą prowadzącą ku życiu wiecznego, ku życiu wiecznemu. To nie jest szeroka droga, to jest wąska droga i ciasna brama, której nie da się przejść bez zawierzenia Ojcu, bez Ducha Świętego, bez głębokiej więzi z Chrystusem, do której On Cię zaprasza. I ten Jezus Chrystus wstąpił do nieba w zmartwychwstałym ciele i posłał swojego Ducha, który teraz działa w nas i działa na świecie, który w nas zamieszkał i obiecał swoje powtórne przybycie, swój powrót na ziemię, gdzie będzie królował. A my razem z Nim, jeżeli tylko będziemy trwać w wierze, ugruntowani i stateczni, w niczym nie dając się odwieść od nadziei, do której On wzywa. A jaka to jest nadzieja? Właśnie przez te filmy niech Jezus Chrystus objawi nam siebie i zachęci Cię do tego, abyś indywidualnie, głęboko wszedł z Nim w relację i za Nim poszedł, by On sam Tobie to wyjaśnił. On jest Duchem, On tu jest, Ty Go nie widzisz, ale On jest. On Cię słyszy, On Cię zna, On wie, kiedy Ty stoisz, kiedy siedzisz. On wie wszystko. I musisz wiedzieć, że ten wszechmogący, sprawiedliwy Bóg, ten wojownik potężny, który pokonał i wyniszczył wszystkich swoich wrogów, który musiał wyciągnąć konsekwencje wobec człowieka ze względu na to, że jest sprawiedliwy, nie pozostawiając go jednak samemu sobie i nieustannie przychodząc mu z pomocą, aby go zbawić. Ten Bóg, który wytyczył mu drogę poznania Pana, poznania Jego samego, wcielił się, przyszedł na ziemię, sam nas zbawił, otworzył nam drogę do Ojca przez Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, przez siebie samego i zaprosił nas do głębokiej więzi z samym sobą, gdzie wiecznie będziemy i jesteśmy z Nim jedno. To On jest Ewangelią, Jego obecność jest Ewangelią i to, że Ty jesteś Jego, a On jest Twój. Nic nie jest w stanie Cię od Niego odłączyć. On okazał miłosierdzie. Miłosierny Ojciec wyszedł do Syna, który wracał, który pragnął wrócić do Ojca. Nawet nie dał Mu skończyć tego, co On zamierzył powiedzieć, żeby jakoś rozjaśnić siebie w Jego oczach. On Go utulił, ubrał Go w szatę, wsunął na Jego palec pierścień i dał sandały na Jego nogi i wprowadził Go do swego domu, ogłaszając wielką ucztę,
I tak samo Bóg okazuje dzisiaj miłosierdzie nam. I póki masz czas, przystąp do Niego, wejdź do Jego domu, pojednaj się z Bogiem, o co Cię z całego serca w imię Jezusa Chrystusa proszę, bo niebawem czas łaski dobiegnie końca. A wtedy Jezus wróci jako wojownik i zniszczy wszystkich swoich przeciwników. Spytasz dlaczego? Dlatego, że jest sprawiedliwy i nic, co jest nieczyste, co jest złe, co jest brudne, nie ostoi się przed Nim. Bóg okazuje swoje miłosierdzie i teraz jest wobec nas cierpliwy. Ale czas Jego cierpliwości dobiegnie końca. Dlatego nie bądź głuchy. On Cię wzywa. On Cię powołuje. On Cię kocha. On chce Ciebie. Łukasz, który opisał Dzieje Apostolskie oraz Ewangelię, nie był apostołem Chrystusa. Nie chodził z Nim od początku. Był Grekiem. Był z pogan, tak jak my. A mimo tego Duch Święty tak go pociągnął, że stał się uczniem Chrystusa. Duch Święty napisał przez niego Ewangelię, napisał przez niego Dzieje Apostolskie, przez które dzisiaj Duch Święty do nas mówi. On był lekarzem. I dla nas dzisiaj jest to wielka nauka, bo niezależnie, czy jesteś studentem, czy jesteś lekarzem, czy jesteś murarzem, czy jesteś sportowcem, czy pracujesz na budowie, czy jesteś mechanikiem, czy skończyłeś jakąś szkołę, czy żadnej, czy masz 70 lat, czy 20, czy może nawet 10. Dla Boga nie ma to znaczenia. On patrzy na Twoje serce. Przystąp do Niego, postaw Go na pierwszym miejscu, tak jak Łukasz, i pójdź za Nim. A On przez Twoje życie uczyni to, co zamierzył od początku. To, co zechce. Umrzyj razem z Chrystusem na krzyżu dla egoizmu, dla siebie samego. Wyrzeknij się siebie i złóż całe swoje życie w Jego ręce i pozwól, aby On Cię kształtował, przemieniał, przenikał i wydawał przez Twoje życie owoce dla swojej chwały. Aby był uwielbiony, podąż za Nim drogą życia wiecznego, na którą On Cię powołuje. Każdy fragment, który będziemy czytać, będę Wam zamieszczał w opisie pod tym filmem. Proszę Was, czytajcie razem ze mną albo weźcie swoje Biblię. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. 13 werset. A Paweł i jego towarzysze opuścili Pafos i przybyli do Perge w Pamfilii. Jan zaś odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy. A oni opuścili Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, a w dzień szabatu weszli do synagogi i usiedli. Po odczytaniu prawa i proroków, a więc widzicie, że o Chrystusie mówi całe Słowo Boże. I zachęcam was do tego, abyście go poznali w całym Słowie. Trwajcie z Nim w intymności. Czytajcie z Nim Słowo. Nawet nie musicie oglądać moich filmów. Po tym filmie po prostu się zamknijcie i czytajcie z Nim Słowo każdego dnia. Bo On na każdej karcie daje świadectwo o sobie samym. W Chrystusie Jezusie naszym Panu. Po odczytaniu prawa i proroków przełożeni synagogi posłali do nich z prośbą. Mężowie bracia, jeśli macie jakieś słowo zachęty dla ludu, to mówcie. Wtedy Paweł wstał, dał im ręką znak i powiedział: Mężowie Izraelici i wy, którzy boicie się Boga, słuchajcie. Bóg tego ludu Izraela wybrał naszych ojców i wywyższył lud, gdy był na obczyźnie w ziemi Egiptu i wyprowadził go z niej wyciągniętym ramieniem. Przez około 40 lat znosił ich obyczaje na pustyni. A gdy wytępił 7 narodów w ziemi Kanaan,
rozdzielił przez losowanie między nich ich ziemię. A potem przez około 450 lat dawał im sędziów aż do proroka Samuela. Później prosili o króla i na 40 lat dał im Bóg Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Benjamina. A kiedy go odrzucili, wzbudził im na króla Dawida, o którym dał świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według mego serca, który wypełni całą moją wolę. Z jego potomstwa, zgodnie z obietnicą, Bóg wzbudził Izraelowi Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest pokuty całemu ludowi Izraela. A gdy Jan dopełnił swego biegu, powiedział: za kogo mnie uważacie? Nie jestem nim, ale idzie za mną ten, któremu nie jestem godny rozwiązać obuwia na nogach. Mężowie bracia, synowie rodu Abrahama i ci z was, którzy boją się Boga, do was zostało posłane słowo o tym zbawieniu. Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni, nie znając tego Jezusa, ani głosów proroków, które są czytane w każdy szabat, wypełnili je, osądzając go. Chociaż nie znaleźli w nim żadnego powodu, żeby skazać go na śmierć, prosili Piłata, aby go stracił. A gdy wykonali wszystko, co było o nim napisane, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie. Lecz Bóg wskrzesił go z martwych, a on przez wiele dni był widziany przez tych, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz są jego świadkami przed ludem. I my głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy złożonej ojcom, że Bóg wypełnił ją wobec nas, ich dzieci, wskrzeszając Jezusa. I on głosi tutaj dobrą nowinę o ratunku w Chrystusie Jezusie. I my głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy złożonej ojcom. Bóg jest wiarygodny, dotrzymał swojego słowa, że Bóg wypełnił ją wobec nas, ich dzieci, wskrzeszając Jezusa, jak też jest napisane w psalmie drugim: ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. A to, że go wskrzesił z martwych, aby już nigdy nie uległ zniszczeniu, tak wyraził: dam wam pewne miłosierdzie Dawida. Dlatego w innym miejscu mówi: nie dasz twemu świętemu doznać zniszczenia. Dawid bowiem za swego pokolenia służył woli Boga, zasnął i został przyłączony do swoich ojców i doznał zniszczenia. Lecz ten, którego Bóg wskrzesił, nie doznał zniszczenia. Jezus Chrystus. Niech więc będzie wam wiadomo, mężowie bracia, że przez niego zwiastuje się wam przebaczenie grzechów. I przez niego każdy, kto uwierzy, jest usprawiedliwiony we wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez prawo Mojżesza. On zgładził grzech na drzewie krzyża, usprawiedliwił nas i wprowadził na drogę zbawienia. Zbawił nas z łaski i wprowadził nas na drogę nową i żywą, którą idzie się przez naśladowanie Chrystusa. On obmył nas z wszelkiego grzechu. Kiedy przystępujemy do Niego, doznajemy przebaczenia wszelkich grzechów. Nasz grzech wszelki zostaje zgładzony, czyli zabity, zamordowany. On otworzył nam bramy łaski. Otworzył swoje serce na nas i przez wiarę, przez podążanie za Nim, wprowadza nas do swego serca. Daje nam Ducha Świętego, aby On sam zamieszkał w naszym sercu. On sam
Bóg Wszechmogący. Już nie musisz nigdzie chodzić, nie musisz chodzić do żadnych świątyń, by spotkać się z Bogiem. Wcześniej Bóg objawiał swoją obecność przez Arkę Przymierza, przez słowo świadectwa, które było w niej złożone. A teraz Arka Pańska zamieszkała w Twoim wnętrzu przez Ducha Świętego i jesteś z Nim jedno. On Cię zbawił i przebaczył Ci, jeśli tylko przychodzisz do Niego ze szczerym sercem i idziesz za Nim, otwierając się na Jego miłosierdzie, na Jego słowo i stajesz się Jego wykonawcą. Kiedy pozwalasz Mu, aby to słowo przemieniło Cię dogłębnie. Kiedy zaczynasz się z Nim liczyć i stawiasz Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, przyjmując dar Jego zbawienia, dar Jego łaski, który On na drzewie krzyża dla Ciebie wysłużył przez swoją śmierć, oddając za Ciebie życie, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. A On, ten, który był bez grzechu, poniósł Twój i mój grzech, stał się nim i zamordował go na drzewie krzyża, po czym zmartwychwstał i poprowadził nas drogą, którą nieustannie nas prowadzi. Drogą nową i żywą, drogą zbawienia, drogą naśladowania. On ukazał nam, że ze śmierci tryska życie. Śmierć nie miała nad nim żadnej władzy. I tak stanie się z każdym, który pójdzie jego drogą, który ukrzyżuje na drzewie krzyża swój egoizm, siebie samego, który umrze i straci swoje życie dla Chrystusa, oddając je Chrystusowi, aby naprawdę je zyskać, bo to Jezus jest życiem i to On daje prawdziwe życie. Życie wieczne, które już realizuje się przez gwarant, który otrzymujemy, przez zapieczętowanie Duchem Pańskim, Jego obecnością, Nim samym w nas, jako dowód naszego zbawienia. On sam mieszka w naszych wnętrzach i prowadzi nas drogą oczyszczenia i wewnętrznej przemiany, drogą pokuty, nawrócenia i naśladowania, aby przygotować nas na swój powrót, na spotkanie z Nim. Kościół i naśladowcy Chrystusa nazwani są w Biblii oblubienicą Boga. On nas oczyszcza, przenika, przemienia, ponieważ On chce mieć swoją wybrankę czystą na dzień wesela, na dzień Jego powrotu, na dzień naszego spotkania z Nim. Wejdź na tą drogę. Pójdź za Nim. Lecz ten, którego Bóg wskrzesił, nie doznał zniszczenia. Niech więc będzie wam wiadomo, mężowie bracia, że przez Niego zwiastuje się wam przebaczenie grzechów. I przez Niego każdy, kto uwierzy, jest usprawiedliwiony we wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez prawo Mojżesza. Uważajcie więc, aby nie spotkało was to, co zostało powiedziane u proroków. Patrzcie, szydercy, dziwicie się i przepadnijcie, bo ja za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, choćby wam ktoś o nim opowiadał. A kiedy wychodzili z synagogi żydowskiej, poganie prosili ich, aby również w następny szabat głosili im te same słowa. Kiedy zgromadzenie się rozeszło, wielu Żydów i pobożnych prozelitów poszło za Pawłem i Barnabą, którzy w rozmowie radzili im, aby trwali w łasce Boga. A w następny szabat niemal całe miasto zebrało się, aby słuchać słowa Bożego. Kiedy Żydzi zobaczyli tłumy
pełni zawiści sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim i bluźniąc. A Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: wam najpierw miało być zwiastowane słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Do nas! Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego. I słowo Pańskie rozchodziło się po całej krainie, a Żydzi podburzali pobożne i poważne kobiety oraz znaczących obywateli miasta, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wypędzili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył ze swoich nóg, przyszli do Ikonium. Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego. Prawo Mojżesza składało się z 613 nakazów i żadne ciało nie mogło być przez nie usprawiedliwione. Każdy człowiek zgrzeszył i był pozbawiony chwały Bożej. Prawo było święte, prawo jest święte i sprawiedliwe i ukazało sprawiedliwość Boga. Ukazało człowiekowi to, że bez Zbawiciela i bez pomocy Boga, bez łaski, nie jest w stanie być sprawiedliwy przed Nim, bo każdy zgrzeszył. A Jezus Chrystus przyszedł, wziął nasz grzech, umarł za nas na krzyżu i nas usprawiedliwił przez swoją krew. I to jest Jego łaska. Zbawiony będziesz tylko w Jego imieniu, przez Niego, kiedy całkowicie Mu uwierzysz, całkowicie się na Nim położysz, całkowicie całą swoją nadzieję złożysz w Nim i pójdziesz za Nim. Kiedy pozwolisz, aby Jego Słowo przemieniło twoje wnętrze i kiedy wyruszysz za Nim drogą naśladowania. I jest to proces, który trwa, ale Bóg sam go rozpoczyna, sam go prowadzi i sam go dokona, współpracując z tobą. Jeżeli ty będziesz Mu poddany, On sam to wszystko wykona. Jeżeli ty będziesz tego pragnął, On sam tego dokona. Bóg pozwala tobie podjąć decyzję. Czy chcesz, czy nie. On się nie narzuca. On zaprasza i powołuje. Wybór należy do ciebie. A ja w imieniu Chrystusa Jezusa proszę ciebie. Skorzystaj z tego zaproszenia i pójdź za Nim. Bo On jest Bogiem, On jest życiem wiecznym, On jest drogą, prawdą i życiem. On jest wszystkim i ten Bóg cię chce i pragnie tego, abyś ty pokochał Go tak, jak On kocha ciebie. Co jest niemożliwe samotnie, ale dzięki Jego łasce jest to możliwe. On pragnie tego, abyś pokochał Go tak, byś każdego dnia wziął swój krzyż, tak jak On, i poszedł za Nim. I abyś pokochał swoich bliźnich, braci, ludzi tak, aby oddać za nich życie, tak jak On oddał życie za ciebie. I to jest możliwe tylko, kiedy wejdziesz z Nim w głęboką więź przez Świętego Ducha. Sam człowiek nie jest w stanie tak kochać. Bóg wytycza ci drogę, która jest nie z tego świata. On chce cię wyrwać z ciemności, wyrwać ze świata, wyrwać z grzechu i wstawić cię na nową drogę. Drogę prawdziwego życia, drogę, na którą zostałeś powołany, do której tak naprawdę od zawsze zostałeś stworzony. Ale wymaga to ukrzyżowania tego, co jest martwe, co jest stare, co jest grzeszne, co jest egoistyczne. Wymaga to zaparcia się siebie, co jest trudne, ponieważ śmierć ego nie jest niczym przyjemnym. Ale wtedy nieskończone Boże życie, Jezus Chrystus, nasz Pan i Król, będzie żył przez ciebie.
I to doświadczenie jest nieporównywalnym z niczym innym, co jest na tym świecie. Nic nie da ci spełnienia, nic nie da ci radości, nic cię nie wypełni tak dogłębnie i nie przeniknie, nie zaspokoi twojego wołającego serca, tylko Bóg, bo tylko w Bogu może odpocząć twoja dusza. Przystąp do Chrystusa, nie do religii, nie do takiej czy innej denominacji, nie do takiego czy innego kościoła, do Chrystusa, do Jego osoby, a On jest Słowem Bożym. Uwierz w to Słowo i pójdź za Nim drogą naśladowania, drogą życia wiecznego. Ojcze, proszę Cię, otwórz serca każdej osoby. Otwórz serce każdej osoby, która będzie słuchać tego filmu. Pociągnij ich. Pociągnij ich do siebie. Proszę Cię, aby oni odważnie podjęli decyzję i poszli za Tobą, nie wahając się. Aby otworzyli swoje serce na Twoje słowo. Aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Ojcze, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje zbawienie. Dziękuję Ci, że umarłeś za nas na krzyżu. Dziękuję Ci, że dajesz nam życie wieczne i że chcesz nas poprowadzić, że otworzyłeś nam drogę do Ojca, że nie zrezygnowałeś z nas, ale ukochałeś nas do końca. Dziękuję Ci, Panie, który byłeś, który jesteś i który będziesz. Początek i koniec. Ty nie masz ani początku, ani końca. Ty jesteś, Panie, i Ty nas pragniesz. Boże, dziękuję Ci i proszę Cię, aby każdy człowiek, który słucha tego filmu, i każdy człowiek, który otworzy swoje serce, przystąpił do Ciebie i był zbawiony. By poszedł za Tobą odważnie, bez żadnych kłamstw i ceregieli, bez żadnego zostawiania czegokolwiek sobie. Ty pragniesz wywrócić nasze życie do góry nogami. Pragniesz zmienić wszystko. Pragniesz wszystkiego. Proszę Cię, Boże, daj nam odwagę, daj nam ufność, by każdy z nas zaufał Tobie ponad wszystko. W głębokościach Ciebie samego, bo Ty jesteś wszystkim. Ty sam wystarczysz. Należymy do Ciebie. Duchu Święty, czyń wszystko, co chcesz. Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Oto jestem, Panie. Poślij mnie. Amen. Jestem Twój, Boże. Jesteśmy Twoi. Amen. Jeśli masz w sercu teraz pragnienie, pójdź za Nim. Ale boisz się, nie wiesz jak będzie, to poproś Go o pomoc. I wyrusz za Nim. Zacznij Go poznawać. Zaufaj Mu z całego swojego serca. Nawet jeśli czujesz jakieś obawy, zacznij Go poznawać. Jezus mówi, że my musimy obliczyć swoją decyzję. Dlatego nie rób nic pochopnie. Nie składaj przed Bogiem wielkich obietnic, jak Piotr, który nie był w stanie ich dotrzymać. Mimo tego, że miał szlachetne i otwarte serce. Ale zamiast tego, nawet jeżeli czegoś teraz nie rozumiesz, ale w Twoim sercu tli się ten ogień, poproś Go o pomoc i zaufaj Mu, a On sam Cię doprowadzi, sam Ci wszystko pokaże, bo On chce mieć świadomych naśladowców. On sam się przed Tobą otworzy
i sam doprowadzi cię do momentu, w którym będziesz mógł podjąć decyzję. A na razie słuchaj. Na razie podążaj za nim i przyglądaj się jemu. Przychodź do niego. Pytaj go. A jeżeli już w swoim sercu jesteś wypewniony, podejmij decyzję raz na zawsze i nie oglądaj się wstecz. Bo kto rękę do pługa przygląda, nie może oglądać się wstecz. Idź tylko za nim. Bo komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Zaufaj mu i idź za nim drogą naśladowania. W imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, proszę, umocnij nas na tej drodze i poprowadź nas drogą za Tobą. Amen.